Nie o wojnie, ale o odwadze człowieka, pisał słynny reporter Cornelius Ryan. Nie o wojnie, ale o tym, co w historii najpiękniejsze. O męstwie, bohaterstwie, patriotyzmie i o tym, co piękne dziś, o przyjaźni i pasji. O tym opowiadają od 7 lat łabiszyńskie spotkania z historią. Ich kolejna odsłona w stulecie odzyskania niepodległości była wyjątkowa. Wrześniowe drogi opowiadały bowiem o początku największego w historii świata konfliktu zbrojnego i wysiłku polskiego żołnierza w starciu z hitlerowską machiną wojenną. Historię znów zobaczyć było można na własne oczy. O wyjątkowej atmosferze Łabiszyna, uroczej miejscowości pod Bydgoszczą, dziś już nikogo przekonywać nie trzeba. Przez ostatnich 7 lat odbyło się tu kilkadziesiąt inscenizacji historycznych, które przyciągnęły dziesiątki tysięcy osób. Łabiszyn zdobywał laury za najlepsze wydarzenie w regionie. Był na pierwszych stronach gazet, a zdjęcia i filmy z inscenizacji oglądały setki tysięcy osób. To prawdziwy sukces kilkutysięcznej społeczności, która z sukcesem postawiła na opowiadanie o historii. Powiem w tej chwili bardzo nieskromnie, dochodzą do mnie informacje, że właśnie nasza organizacja rekonstrukcji jest wzorcowa. Ja może nie jestem sam w sobie rekonstruktorem, nie oceniam tego jakby z drugiej strony, niemniej jednak słyszę, że to, co się dzieje w Łabiszynie, to jest takie bardzo adekwatne do wydarzeń historycznych. Staramy się o to bardzo mocno dbać. Niepodległość w rejonie naszym, pałuckim, łabiszyńskim, wielkopolskim, ma ten wymiar szczególny. Dlatego też postanowiliśmy, że te łabiszyńskie spotkania z historią poświęcimy kampanii wrześniowej. Temu, co jest chyba najbardziej heroiczne, najbardziej wymierne, jeżeli chodzi o bohaterstwo narodu polskiego. Zwłaszcza, że jest ono gdzieś tam, myślę, takim sentymentalnym pokłosiem właśnie odzyskania niepodległości przez Polskę. Stąd 7 łabiszyńskie spotkania to wrzesień 39. Kolejna, 7 już odsłona łabiszyńskich spotkań z historią miała wspaniałą oprawę. Jak co roku można było tu podziwiać rekonstruktorów i ich zabytkowe drugowojenne pojazdy. Można było pospacerować wśród epokowych utensyliów, posłuchać kapeli i dobrze podjeść. W Łabiszynie to już tradycja. Chleb, smalec, ogórki i wspaniały kawałek ciasta czeka na każdego, kto głodny wrażeń. Z pełnym brzuchem dalej można podziwiać wspaniałe dioramy. W tym roku łabiszyński rynek zapełnił się szybciej niż zazwyczaj. Wszystko przez sensacje. Sensacje XX wieku. Tak, to słynny Bogusław Wołoszański. Przyjął zaproszenie Łabiszyna, chcąc zobaczyć słynną już na całą Polskę wyjątkową imprezę. Nie zawiódł się. Podobnych imprez, jeżeli w ogóle są, to jest bardzo niewiele. Bo jednak Łabiszyn zaskakuje rozmachem. I taką dobrą wolą władz miasta, które to wspierają. To aż dziw bierze, że burmistrz przyjął na siebie taki obowiązek, musiał odeprzeć ataki tych niechętnych, bo zawsze tacy są, i zorganizował wspaniałą imprezę, która zebrała w jednym miejscu tylu rekonstruktorów, tyle sprzętu nadzwyczaj ciekawego. To jest żyjąca historia i myślę, że to jest ogromnie ważna impreza dla naszej historii, która gdzieś tam w tak zwanych środkach masowego przekazu, w mediach zamarła, a tu jest, na rynku jest. No i dzięki tej kamerze okaże się, że w mediach też będzie. Celownik 1200, bęben 30. Tak, ładuj. Inscenizacje historyczne to klucz programu każdego z 3 dni łabiszyńskich spotkań z historią. W piątek wrześniowe drogi korytarza pomorskiego ukazały niezwykłe zmagania Polaków w starciu z przeważającymi siłami wroga. Na żwirowni, która przez ostatnie lata była miejscem wielu historycznych bojów, zaatakowali Niemcy. Wykorzystując swą Panzerwaffe,
broń pancerną, która była kluczowym elementem Blitzkriegu, uderzyli bez pardonu na polskie oddziały. Tu natknęli się na doskonale wyszkolonych, choć operujących przestarzałymi, tak zwanymi prawosławnymi armatami 75 mm. Przeciwko czołgom Panzer I Polacy wystawili przetrzebiony już w poprzednich walkach pluton tankietek TKS. Te zwinne, choć słabo opancerzone pojazdy to dziś chluba polskiego muzealnictwa. Niezwykle rzadko można je zobaczyć w takiej akcji. W tej edycji chcemy ukazać sprzęt, którego jeszcze tutaj nie było, a więc armatę Boforsta, Biedki, cały sprzęt wrześniowy, TKS-y ze strony niemieckiej, Panzerkampfwagen 1, 2, a więc sprzętów też, których nie było, no i ułani, które są tutaj charakterystycznym elementem kampanii wrześniowej, gdzie wszyscy utożsamiają sobie jakby kampanię wrześniową z ułanami. Tylko tu, w Łabiszynie, atmosfera sprzyja rekonstruktorom w sposób, jakiego można ze świecą szukać. Każdy pomysł, każda realizacja spotyka się z przychylnością społeczności miasta i jego włodarzy. Młyn staje się centrum dowodzenia oraz miejscem spotkań. W tym roku istniały tu dwie wspaniałe kantyny. Każdy mógł ubiegać się o jedyną w swoim rodzaju przepustkę. Ulice zamieniły się w wojenne pobojowiska. Na sklepach pojawiły się historyczne szyldy, zaś ludzie, no cóż, ludzie wyglądają jakby wysiedli z wehikułu czasu. Tak tu jest od lat. Tutaj inscenizacja to nie tylko rekonstruktorzy, to nie tylko sprzęt. Tu inscenizacją żyje cały Łabiszyn. To mieszkańcy Łabiszyna także rozpoczynają, jak gdyby od wielu lat, wchodzić, budować, wdrażać się w tą historię. Także w czasie łabiszyńskich spotkań z historią tutaj nie tylko można dotknąć historii, ale także ją poczuć, bo tu tą historią, tym motywem przewodnim żyją wszyscy. I to jest chyba coś, czego bardzo trudno zbudować i znaleźć przede wszystkim na innych inscenizacjach. To jest coś, co Łabiszyn oferuje nie tylko miłośnikom historii, ale także rekonstruktorom. A co też powoduje, że bardzo chętnie ludzie z całej Polski, hobbyści, zjeżdżają się właśnie do Łabiszyna, bo tu można poczuć historię. Tymczasem na Łabiszyńskiej Wyspie odbył się wspaniały koncert chopinowski w wykonaniu Xinlin W. Kozik. Chwilę później oficjalnego otwarcia 7 łabiszyńskich spotkań z historią dokonał burmistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kaczmarek. Szanowni Państwo, łabiszyńskie spotkania z historią już dzisiaj stały się faktem. Ja myślę, że ta sprawa duchowa, którą mieliśmy możliwość przed chwilą przeżyć, koncert chopinowski, no to jest chyba coś najbardziej cudownego, co pasuje do historii Polski, do tego, co chcemy Państwu w tej edycji przedstawić. A chcemy wrzesień 39. Nie zabrakło niezwykłych gości, którzy zdążyli się już w Łabiszynie zadomowić. To nasi wspaniali weterani 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka, kapitan Edmund Semrał i dragon porucznik Alojzy Jedamski. Oczywiście jak wojna wybuchła 1 września, to starsi decydowali, co z nami zrobić. 3 września zapadła decyzja, że wywiozą nas gdzieś tam na Podkowel, na wschód Polski. Druga piątkowa inscenizacja zaplanowana została na wieczór. Poprzedziła ją filmowa zapowiedź, dzięki której można było dowiedzieć się nieco więcej o mającej się za chwilę rozpocząć akcji. Po raz pierwszy przy pełnym teatralnym oświetleniu rekonstruktorzy ruszyli w bój, aby opowiedzieć historię wyjątkowej operacji specjalnej – rajdu na Saint-Nazaire. Brytyjscy komandosi wchodzą do akcji, korzystając z otaczającej ich ciemności. Do działań w takich warunkach są specjalnie szkoleni. Po serii krótkich potyczek Niemcom udaje się jednak otrząsnąć z zaskoczenia i powoli, korzystając z dużych rezerw, opanować sytuację. Ostatecznie jednak brytyjscy komandosi podkładają duże ilości ładunków wybuchowych w portowych dokach,
i po serii spektakularnych eksplozji cel zostaje osiągnięty. W sobotę już od rana na miłośników historii czekało sporo atrakcji. Mini inscenizacje, dioramy, jarmarki, wystawy fotografii, prezentacje twórców ludowych. Słowem, dla każdego coś dobrego. Zwieńczeniem wspaniałego przedpołudnia była defilada. Moment, który każdy zapamięta na długo. Na czele tankietka TKS z sztandarem broni pancernej batalionu pancernego w Toruniu. Za pododdziałem maszeruje Łabiszyńska Aktywna Młodzież. Wielkie brawa dla nich. Szanowni Państwo, życzę dalszych fantastycznych chwil w obszarze Łabiszyna, jutro w obszarze Smerzyna. I tak naprawdę zapraszam w każdym wolnym dniu do gminy Łabiszyn. To przepiękna gmina, cudowne miasto. Do zobaczenia. Rekonstruktorzy za wspaniałą atmosferę odpłacają się niezwykłą dbałością o detale. Godzinami spędzonymi przy książkach, w archiwach, warsztatach mechanicznych. Chcą opowiadać historię z pieczołowitością, mając nadzieję m.in. na to, że uda im się przełamać stereotyp inscenizacyjnego widowiska. No, inscenizację oczywiście łączymy. Łączymy przede wszystkim zarówno z takimi dioramami jak tutaj, gdzie mamy okazję porozmawiać z ludźmi, bo na inscenizacjach odgrywamy pewne scenki z komentarzem. Natomiast tutaj możemy rozmawiać z ludźmi, prezentować im ten sprzęt. Możemy powiedzieć, że coraz więcej ludzi, którzy przychodzą do nas, rozmawiają, ma już jakąś wiedzę, są zainteresowani, już coś gdzieś czytali. Więc no, walor edukacyjny, różni ludzie się sprzeczają, czy w ogóle rekonstrukcje mają walor edukacyjny, czy są po prostu różnymi, nie wiem, jakimś bardziej skomplikowanym rodzajem strzelanki, tak? A natomiast w naszej pracy historycznej opieramy się w twardych dokumentach, na archiwach i nie wymyślamy sobie tego, co robimy. Inscenizacje historyczne to przede wszystkim ludzie, ale to, co przyciąga miłośników historii w sposób magnetyczny, to pojazdy. Niezwykłe maszyny, w większości oryginalne, utrzymywane przy życiu przez prawdziwych pasjonatów, tu w Łabiszynie dostarczają emocji. Przy przebicie serca, wzrok skoncentrowany na detalach, te pojazdy naprawdę wzbudzają podziw. Jedną z ciekawostek tegorocznej edycji łabiszyńskich spotkań z historią był bez wątpienia ciągnik artyleryjski PZ Inż 343. Replika pojazdu, który nie zdążył wziąć udziału w kampanii wrześniowej. Był jednak jednym z najnowocześniejszych osiągnięć polskiej myśli technicznej okresu przedwojennego. No taką serią prototypową, która została, wiem, że na pewno została do wybuchu wojny wyprodukowana, to było 6 egzemplarzy. One powstały, przynajmniej takie było założenie i takie było bardzo duże ciśnienie ze strony wojska, żeby do końca czerwca 1939 roku te pojazdy powstały, dlatego że one miały trafić do jednostek na próby. I z tego, co nam się udało ustalić w trakcie kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym, w trakcie rozmów z innymi osobami, które badają ten temat, te ciągniki najprawdopodobniej do prób w jednostkach trafiły. Natomiast co się z nimi dokładnie stało, nie wiemy. Są pewne podejrzenia, że to wszystko wylądowało w konwoju ewakuacyjnym PZ Inża, czyli że te ciągniki gdzieś pojechały na wschód. Niezwykle atrakcyjnie wyglądała również kulturalna wyspa. Można tu było miło spędzić czas, na przykład słuchając koncertów rodem z epoki. Stanąc z nim na ślubnym kobiecu, nawet łzami zalał się. Potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć. Punktualnie o 19:00 rozpoczęła się kolejna niezwykła inscenizacja. Na tak zwanej szerokiej drodze rekonstruktorzy przedstawili akcję pod tytułem Kierunek Warszawa. Polskie wojsko wycofuje się w kierunku stolicy. Tam ma dać odpór Niemcom. Wróg uważa, że Polacy nie są już zdolni do działań zaczepnych. Nasza broń pancerna i kawaleria wyprowadzają ich z błędu.
W boju prym biorą tankietki TKS wyposażone w karabin maszynowy Hotchkiss Wzór-25 albo w najcięższy karabin maszynowy, a w zasadzie działko kalibru 20 mm. Ten sprzęt, choć dużo słabszy niż pojazdy pancerne wroga, miał jednak kilka spektakularnych akcji w trakcie kampanii wrześniowej. Tankietki z Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, dowodzone przez Wacława Chłopika, 71. Dywizjon Pancerny, pod pociechą Roman Edmund Orlik w ciągu paru minut zniszczył trzy czołgi niemieckie, między innymi pancer czwórkę, chociaż tam na tym kamieniu Orlika pod pociechą jest napisane, że to pancer trójka była, ale według zdjęć i dokumentacji fotograficznej wychodzi, że to jest pancer czwórka. I w tej pancer czwórce zginął Wiktor IV von Racibor, książę Raciborski, 23 lata, i zostały zniszczone dwa czołgi czeskie LT-38 pod pociechą. W ciągu paru sekund, paru minut. Następnego dnia Roman Edmund Orlik z tego samego TKS-a z NKM-em zniszczył 11 pojazdów. Kolejną ciekawostką i niezwykle rzadkim zabytkiem techniki militarnej był bez wątpienia oryginalny egzemplarz Fiata 508 z 1934 roku. Pojazd został znaleziony, można powiedzieć, w szopie, przeleżał od czasu wojny, przywieziony do Polski, został wyremontowany. To, co dzisiaj możemy zobaczyć, to już jest taki efekt końcowy. Wyglądał troszeczkę gorzej, brakowało kilku dosłownie elementów, ale po przywiezieniu go do Polski, zaraz jak zjechał z lawety, podłączyliśmy akumulator, nalaliśmy paliwa i można powiedzieć, że silnik odpalił od razu. Jest to wersja, tak jak wspomniałem wcześniej, wersja furgon w malowaniu kamuflażowym z września 1939 roku. Do Fiata mamy podłączoną armatkę Bofors, kaliber 37 mm, armatka przeciwpancerna, oryginalny egzemplarz z 1938 roku. Na koniec wspaniałej soboty odbyła się na wyspie zabawa taneczna i niezwykły pokaz sztucznych ogni. Wiszyna, a dokładnie na plażę w Smerzynie, przyszedł wrzesień. Jak głosi przysłowie, gdy na święty idzie ładnie, śnieg na pewno późno spadnie. 1 września 1939 roku na świętego Idziego pogoda była wymarzona. Wymarzona, by wakacje jeszcze trwały. Niestety przyszła wojna. Inscenizacja historyczna pod nazwą Linia Wisły, która odbyła się na plaży w Smerzynie, była planem filmowym żywcem wyjętym z najdroższych hollywoodzkich produkcji. Szarża ułanów i salwy polskiej artylerii przejdą do historii polskiej inscenizacji historycznej. Szczęk broni oraz doskonała pirotechnika i świetnie wyszkoleni żołnierze złożyli się na wspaniałe, zapierające dech w piersiach widowisko. Widzowie, którzy się pojawiali zarówno w piątek na żwirowni, wczoraj na szerokiej drodze, czy dzisiaj tutaj w Smerzynie, doświadczyli bardzo, bardzo, bardzo takich emocjonalnych, wzruszających przeżyć, wzmocnionych, znaną z polskich filmów, z polskich dróg, z Hubala muzyką. Niejednemu z widzów łza ciekła po policzku, konie wzbudziły przeogromne emocje. I to była ta substancja historyczna, jeśli tak to mogę określić, ta przestrzeń, która jeszcze do tej pory nie była tak intensywnie wykorzystana w Łabiszy, nie wykorzystana w sensie takiego zaprezentowania historycznego. No i tutaj to myślę, że bardzo, bardzo, bardzo fajnie zagrało. Publiczność była zachwycona inscenizacją w Smerzynie. To kolejny dowód na to, że spotkania z historią to najlepszy sposób edukacji historycznej. Wspaniała lekcja historii, tak jak jest powiedziane. Wczoraj specjalnie też przyjechaliśmy właśnie, bo Bogusław Wołoszański był. Też oglądamy te programy.
więcej czegoś takiego, to może dzieci by inaczej do historii podchodziły. Bo to jest naprawdę niesamowite przeżycie i wszystkim w domu właśnie powtarzam, że taka lekcja historii jest najwspanialsza. To, co zobaczyliśmy, było naprawdę super. Właśnie przed chwilą doszliśmy do wniosku, że jak w przyszłym roku będziecie organizować, to przyjedziemy każdego dnia, bo naprawdę było super. Fajne jest też to, że po tych inscenizacjach można sobie z rekonstruktorami porozmawiać i oni naprawdę przekazują informacje, o których nigdzie nie można przeczytać. Także jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Wrażenia, powiem tak, no ja miałem co chwilę ciarki na ciele. I mam nadzieję, że ci wszyscy, bo się zdarzają ponoć przeciwnicy, że nigdy nie dopuści się do tego, żeby to zaprzestane było. Z tego tytułu, że uważam, że to jest na taką skalę i w taki sposób wykonane, że powinna się o tym dowiedzieć cała Europa. Bo myślę, że mamy potencjał tutaj, zdecydowanie. Także my przyjechaliśmy sami z zagranicy i no jest rewelacja. Mieszkamy w Niemczech. I specjalnie, jak mam być szczery, powinniśmy już być dawno w domu, specjalnie, żeby tutaj zostać na te dni. Przedłużyłem swój urlop, prosiłem szefa, żeby mi przedłużył urlop i nie żałuję. Bardzo fajnie, wrażenia. Bardzo fajnie. No. Ciarki, łzy, wszystko razem. No generalnie to jest drugie nasze spotkanie, jesteśmy kolegami z wspólnej jednostki, także jesteśmy żołnierzami zawodowymi w ogóle i dla nas to wywiera taką presję, takie wzruszenie na... No ciężko to opisać. My jesteśmy mega... Mi brakuje słów po prostu. To jest prawdziwa lekcja historii dla nas. Tego z książek nie wyczytamy, tego nie zobaczymy na filmach, a móc przeżywać to tutaj na miejscu to jest wręcz nagroda dla nas. Przedstawienie całe z muzyką, z ludźmi, którzy uciekali. Tego na filmach może jest pokazane, ale odbiór na żywo. Ja powiem... Włosy stoją wszędzie i wymusza taką adrenalinę i przeżycie, nie wiem, płacz nawet. To jest piękne. Nie do opisania, no co roku jest lepiej, nie? Często uczęszczam w każdych spotkaniach z historią i bardzo piękna sprawa, takie wydarzenia i poświęcenie ludzi, które zorganizowaliście, właśnie was. Super, świetne, wzruszające. Piękne, chociaż ja nie jestem zwolenniczką historii i sama jej nie lubiłam w szkole, ale te żywe lekcje są ekstra. Jesteśmy co roku tutaj, jesteśmy generalnie ze Swarzędza, z Poznania, przyjeżdżamy tu do znajomych. Dzięki nim jesteśmy tutaj co roku, bo to oni w nas zaszczepili to źródło historii gdzieś, gdzie można tutaj obejrzeć. Także jesteśmy co roku, dziękujemy za te wrażenia przede wszystkim i... No, za ten jakiś taki wspomnienie historii. Dziękujemy serdecznie. Byłam 5 lat temu i teraz, także było super, naprawdę. Róbcie to dalej. Wielkie brawa dla wszystkich rekonstruktorów, szanowni państwo. Marci mogą powstać. Kolejne udane, 7 już łabiszyńskie spotkania z historią i choć nieparzyste, to świąteczne. Wyjątkowe, bo zorganizowane, by uczcić stulecie polskiej niepodległości. We wrześniu 1939 roku Polacy po raz drugi w ciągu 20 lat wolnej Polski starali się ją obronić. Pierwsi stanęli do walki. Nie pytali, czy warto. Nie negocjowali. Walczyli w obronie Polski. Aura łabiszyńskich spotkań z historią przyciągnęła tysiące osób. Krótką wersję oficjalnego reportażu ze spotkań obejrzała rekordowa liczba internautów, ponad 100 tysięcy. Warto było się tak postarać, warto było zadbać o każdy szczegół, mówili rekonstruktorzy. Włodarze Łabiszyna dodają, mówimy o historii i wyższych wartościach. Mówimy o Polsce. Łabiszyn wspaniale opowiada o historii, którą można tu zobaczyć na własne oczy. Szanowni państwo, ja dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich i chciałbym, żebyście państwo z Łabiszyna zabrali ze sobą jak najlepsze wspomnienia.